Budujemy kolejną skrzyżowarkę. Jest w ogóle inny sterownik. Ale nadal będzie pod DC, czyli akumulator. Czyli tu mamy sterownik. Tu będziemy mieli przewody do pióra. Tu jest pióro. Zaraz wszystko podłączymy. Obudowa ściągnięta i szczętnie przykręcone. Pióro plus. Tu widać mosfety. No, trochę takie bardziej solidne i więcej ich w porównaniu z tą. Kręciłem, ściągłem w jeden radiator. To też zjarało. Nie tylko tego. Też widać. Nawet na obudowie też widać przypalone. Dobra, biorę się dalej za podłączenie. Dam link, jak to wygląda z strony, że tak powiem, producenta, kto to zrobił. Tam daję szczegółowy opis. Dobra, podłączone wszystko, robimy test. Akumulator podłączony, 720 amperów. Tu przewody, wszystko jest. Droty troszkę podroszczyłem, bo tam coś miałem, chyba źle podłączyłem i mi wyjarało. Dobra, kamerkę ustawiam. Coś takiego. Rękawiczki ubiorę. Mamy zrobione. Bardzo ładne zgrzewy. Spróbujmy je rozerwać. No nie mogę ręką. No, szybciej. Ładnie zostały grzewki. Tej drugiej może trochę słabi. Ale też są, tylko po prostu krzywo złapałem blaszki, dlatego. Tam po boku są, o, nie, się będzie widać. Teraz zostały. Jeszcze pokażę blaszkę. Dziurki są eleganckie, drzewiki powstały. I wygląda obiecująco. Znacznie lepiej niż ta chińska. Oczywiście to pierwsze z drzew. Muszę jeszcze po ustawienia porobić, potestować. Ale nawet na tym akumulatorze widzę, że idzie. Nie potrzeba coś zmieniać, przynajmniej na razie. Zmniejszyłem czas impulsu do 5. Zobaczymy, jak teraz pójdzie.
świeżo na gimnaszkę. Wysunąć. No co? Biurki są. Widać, widać. Grzeby też widać. Są, są. Może trochę słabiej na pięciu, a zobaczę jeszcze na większym w tym momencie. Teraz dałem 10 milisekund. Zobaczymy. W 10 milisekundach tak wyglądają drzewa. Mocniej trzyma. No, trzeba 10 dać. Ale się rozerwała blacha. I tak w sumie jak fabrycznie. To z blaszki zostało. I bardzo fajnie. Nie są jakieś przegrzane z grzewy. W sumie jak fabryka. Dam 8 milisekund. Świeże ogniwo. Zobaczymy jak te grzeby wyglądają. No, ładnie, nie jestem przegrzany. Ostrości nie łapię. Jeszcze na drugim telefonie pokażę. Tylko chyba lepiej nagrywa z bliska. No to żywe. No takie troszkę są przegrzane. Mniejszy czas był lepszy. Ale myślę, że nie ma tragedii. To dla porównania. Jakieś fabryczne. Też tam szału nie ma. I nigdzie są też lekko przegrzane. Ale myślę, że jest ładnie. Po rezerwaniu. Tak drzewy wyglądają. Są widoczne. A jeszcze dziurki pokażę. Też myślę, że są dobrze widoczne. Jest okej.